Bij łóżek na oddziale pediatrycznym specjalistycznym szpitalu im. Dra. Alfreda Sokołowskiego. Dyrektor placówki tłumaczy, że w pierwszym półroczu ubiegłego roku obłożenie łóżek na oddziale pediatrycznym wynosiło 49%. Z tego powodu liczbę łóżek zmniejszono z 48 do 35. Mniejsza liczba łóżek to mniejsze koszty dla szpitala. Oddział pediatryczny jest teraz zlokalizowany tylko na jednym piętrze. Potrzeba więc mniej personelu medycznego. W tej chwili łóżek jest 35 i jak deklaruje dyrekcja szpitala, nadal nie są one wykorzystane w pełni. Młodzi pacjenci mogą więc czuć się bezpiecznie. Trwają prace na ulicy de Gaulle'a. Remontowany jest jeden z pasów jezdni. Prowadzone prace mają zakończyć się w kwietniu przyszłego roku. Całkowity remont potrwa prawdopodobnie do sierpnia. Wszystko przez to, że napotkano na trudności. Jak tłumaczy zastępca dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Bogusław Rogiński, trzeba było przełożyć 7 światłowodów. Prace brukarskie, krawężniki są układane, przygotowane jest zbrojenie, bo do jakby zakończenia konstrukcji betonowej całej płyty. Na nawierzchnię będziemy musieli poczekać do wiosny. W tej chwili na de Gaulle'a trwają prace związane z zabezpieczeniem skarpi wiaduktu. W uzdrowisku Szczawno-Jedlina nigdy nie było basenów rehabilitacyjnych. Prezes uzdrowiska chce to zmienić. Na razie nie ma jednak pieniędzy na realizację tej inwestycji i nie wiadomo, kiedy dokładnie baseny powstaną. To jest dzisiaj wymóg nie tylko cywilizacyjnych, ale też ustawowy, żeby takie obiekty znajdowały się w uzdrowiskach, więc cały czas szukamy możliwości pozyskania pieniędzy na wybudowanie takich obiektów zarówno w Szczawnie, jak i Jedlinie. Delfinek kosztuje około 4 do 5 milionów złotych. To są samodzielne inwestycje, samodzielne obiekty. W naszym przypadku myślę, że takie obiekty to jest około 2,5 do 3 milionów złotych w każdym uzdrowisku. To, kiedy powstaną baseny, zależy od tego, czy uda się pozyskać środki zewnętrzne.